O tym, czy dojdzie do strajku w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym w Brzesku, rozstrzygną najbliższe dni. Pracownicy miejskiej spółki weszli w spór zbiorowy z pracodawcą. Domagają się ponownego obliczenia normy zużycia paliwa oraz zachowania dotychczasowej stawki za przepracowane godziny. Jest to duże nieporozumienie i nasza prośba do zarządu spółki MPK, jak i do włodarzy miasta, aby zrozumieli podejście pracownika. Ponieważ okazuje się, że kiedy rozmawiałem z komisją zakładową MPK, wychodzi z tego, że oni nie uzyskują przez przepracowane w miesiącu 168 godzin wynagrodzenia 1600 brutto. W zapisie kodeksu pracy jest takie, że pracodawca może wliczyć sobie premię za sprzedaż biletów, oszczędność za zużycie paliwa do składników 1600 zł brutto. To my tu nie kwestionujemy. Chodzi o to, tak jak powiedziałem, w sklepie, w urzędzie pracownik za 160 godzin miesięcznie ma 1600 zł brutto, a u nich tak nie jest. I to jest bulwersujące. Dlatego ja się pytam, czy nadzór, którym stanowi akurat nad spółką Urząd Miasta Brzeska, czy Państwowa Inspekcja Pracy nie zwróciła uwagi, że jest to wyzysk pracownika? Pracownicy miejskiej spółki różnice w zużyciu paliwa muszą pokrywać z własnej kieszeni. Prezes MPK w Brzesku Krzysztof Gawor zadeklarował nowe warunki dla swoich pracowników. Problem w tym, że osoby, które przystaną na nową umowę, będą pracować za jeszcze niższe wynagrodzenie. To do dzisiejszego dnia nie wiem, jak to rozstrzygniemy, że pracodawca obliczył normę zużycia paliwa. Kierowcy i komisja, pracownicy zwracają się z prośbą, i to od dłuższego czasu, żeby wyznaczyć osobę, która byłaby niezależna. Posiadają już, jak mi powiedział, eksperta specjalnego od obliczeń zużycia paliwa, gdzie chcą, żeby norma była ustalona w sezonie letnim i w sezonie zimowym. Orientuje się pan, czy od dawna pracownicy MPK wykładają z własnej kieszeni właśnie pieniądze na paliwo do autobusów? No, prawdopodobnie z tego jeszcze nie jestem poinformowany, ale były zarzuty skierowane nawet do prokuratury. Prokuratura umorzyła to, ponieważ nie stwierdzono i nie można zbadać, ale pracownicy naprawdę proszą, żeby uczciwie obliczyć, jak rozsądek powtarza. A orientuje się pan, kiedy ewentualnie będą jakieś rozmowy między właśnie prezesem a państwem? Jest wyznaczone spotkanie na 16 maja na godzinę 8:30 i chcę jeszcze poprosić pana prezesa, chcę mu przedstawić te rozmowy, które dzisiaj rozmawiałem akurat i uzgadniałem z przewodniczącym komisji. Dojdzie do strajku? No tutaj nie chcemy powtarzać, dlatego że jeśli by komisja, związek powiedziała, że my chcemy strajkować, to po co my mamy spór zbiorowy wchodzić i później negocjować? Albo strajkujemy, albo chcemy się dogadać. Pracownicy nie mają na to czasu, żeby strajkować. Prezes MPK Krzysztof Gawor nie znalazł czasu na skomentowanie całej sprawy. Paulina Pabian, Tarnowska TV.